Eso es problemático. Sí. Señorita, señor, música, por favor. Moi drodzy, to ostatnia karta w talii i ostatni puzzle w tej układance, czyli ostatnie AirPodsy, które pozostały mi do omówienia. No to są trójki, bo o nich mowa. Są słuchawkami, które generują znaki zapytania, trochę drażnią, a mnie trzymały w ciągłym niepokoju. Czemu? O tym jest kanał Twoja Rzecz. O tym będzie ten film. Jeśli obejrzycie odcinek o AirPodsach Pro drugiej generacji, to dowiecie się, że tamtych słuchawek miało nie być. Dokanałowe słuchawki tego typu z funkcją tłumienia hałasu były poza moim radarem. Nie chcę tu powtarzać tych samych argumentów, jakie padły wtedy, dlatego odsyłam Was właśnie do tamtego filmu. Natomiast w tym przypadku muszę się zastanowić, czy po czasie spędzonym z tymi słuchawkami jednak nie żałuję podjętej wtedy decyzji. No więc... I właśnie dlatego zaczynam od ergonomii, czyli po prostu wygody, która gra tu kluczową rolę. Skoro kupujecie słuchawki w okolicach 900 zł, to liczycie zapewne, tak sądzę, że będą dobrze i pewnie siedzieć w uszach. W sumie podobne wymagania będziecie mieć też do słuchawek za 200 zł. Prosta sprawa. No właśnie. A te słuchawki z jakiegoś powodu trzymają ich posiadacza w permanentnym poczuciu, że coś się zaraz wydarzy. To był jeden z powodów, przez który już na ostatniej prostej, kiedy poszedłem do sklepu odebrać swoje zamówienie i zobaczyłem je na ekspozycji, podjąłem decyzję, tak na oko, że to się raczej nie może udać. Czy słusznie? Powtórzę. Problematico. Ale już tak konkretnie mówiąc, to głowa tych słuchawek jest naprawdę pokaźnych rozmiarów i nie dziwię się, że można nabrać wątpliwości co do ich kompatybilności z uszami. Tym większych, jeśli dotychczas korzystaliście z AirPodsów dwójek, które dotychczas zdawały się być tak zwanym świętym graalem w dziedzinie ergonomii. Ale czy słusznie? No więc powiem Wam, że jestem zaskoczony. Pierwszy kontakt z trójkami naprawdę daje z marszu poczucie, że słuchawki są niedociśnięte w kanale słuchowym, że siedzą płytko i to bardzo płytko. Przerobiłem w swoim życiu już naprawdę dużo słuchawek i to pierwsze wrażenie, jakie dają trójki, jest wręcz rozczarowujące. I to bardzo. Ale... nie skupiałem się już tak bardzo na tym, tylko po prostu wziąłem je w teren i pobiegałem kilka dni, żeby ocenić to na chłodno. Mój werdykt jest taki, że te słuchawki dobrze leżą w uszach, nie przemieszczają się, a efekt tego płytkiego osadzenia jest najbardziej wyczuwalny na początku i, o zgrozo, nie znika. Nie ma tu efektu przyzwyczajenia, za każdym razem ma się poczucie, że trzeba je jeszcze mocniej docisnąć w kanale słuchowym, ale potem po prostu pewnie siedzą w uchu. I tu pomyślałem, że wezmę jeszcze te osławione, również przeze mnie, AirPodsy dwójki i okazuje się, że profesjonalnie przeprowadzony stres test... wykazał, że te, przynajmniej w moich, nie za dużych uszach, potrafią podczas dynamicznych ruchów się lekko przemieszczać, a trójki pozostają w bezruchu. Lepiej wypełniają środkową część ucha i mimo, że siedzą płytko, to w jakiś magiczny sposób nie przemieszczają się. Swoje robi też chyba ich skrócony profil, który środek ciężkości lokuje bliżej właśnie ucha, podczas gdy najtańsze dwójki mają większą dźwignię przez ich wydłużony profil. Dlatego jeśli dla kogoś to poczucie niedopasowania będzie nie do przeskoczenia, to pozostają AirPodsy Pro z 4 silikonowymi gumkami w różnych rozmiarach. Pełnią one rolę nie tylko izolatorów akustycznych, ale też fizycznie lepiej mocują słuchawki w uszach. Natomiast w przypadku trójek anatomia waszego ucha gra zdecydowanie większą rolę, ale moim zdaniem strach ma tu zdecydowanie większe oczy niż realnie na to zasługiwał. Ja w każdym razie ze zdziwieniem stwierdzam, że jest zaskakująco dobrze pod tym kątem. Tyle czasu poświęciłem ergonomii, to dla odmiany brzmienie potraktuję bardziej kompaktowo. Te słuchawki wreszcie dostarczają to, czego brakuje AirPodsom najmniejszym. Dostarczają bas. Przy tym są też znacznie głośniejsze od dwójek i operując kwiecistym językiem branży audio,
potrafią zdjąć koc zarówno z wokalisty, jak i z instrumentów. W skrócie oznacza to, że trójki grają w sposób klarowniejszy, bardziej otwarty, a szybki powrót do dwójek obnaża ich tendencję do matowienia dźwięku. To trochę taki efekt jak ze starych radyjek nadających nie na falach FM, tylko na falach długich. AirPodsy 3 są tego pozbawione. Przy tej okazji zaznaczę, że tym słuchawkom daleko do głębi oferowanej przez model Pro. Ale jeśli ktoś, a takich osób jest dużo, nie lubi słuchawek dokanałowych, które głęboko wchodzą do ucha, lub ma problemy z bólem głowy, które takie słuchawki mogą powodować, albo nie potrzebuje ANC, bo po prostu woli słuchać muzyki w trybie pasywnym, to ten model dźwiękowo wreszcie dowozi to, czego nie dowoził model 2. Dochodzi do tego jeszcze dźwięk przestrzenny, który w muzyce jest mi obojętny i szybko go wyłączam, ale w filmach robi dobrą robotę i w połączeniu z wreszcie odczuwalnym basem pozwala na przyjemne oglądanie. Jeśli chodzi o głębię brzmienia, to jako ciekawostkę dodam, że widać tu tę optymalizację akustyczną samej obudowy słuchawek modelu 3, bo kiedy zdjąłem silikonowe zatyczki z modelu Pro i umieściłem je w uchu tak jak trójki, to generowany przez nie bas był odczuwalnie mniejszy, mniej soczysty i w takim porównaniu wygrał model tańszy. Była to jednak tylko próba tak dla sportu i potraktujcie to jako ciekawostkę. Mówiąc jeszcze o porównaniu z modelem wyższym, warto wspomnieć, że trójki ze sprawą tego, że nie są dokanałowe, a przy tym potrafią też grać głośno, to więcej dźwięku przedostaje się z nich na zewnątrz. Nie jest to jednak taka ilość decybeli, która przeszkadzałaby innym w komunikacji, ale już wieczorny, głośny odsłuch w łóżku będzie zwracał uwagę osoby będącej obok Was. W AirPodsach również zrezygnowano z systemu stuknięć na rzecz ściskania dotykowego panelu sterowania. Jako użytkownik modelu Pro cały czas miałem nawyk próby regulowania głośności w tych słuchawkach, a one przecież tego nie potrafią. Za pomocą tego panelu można jedynie pauzować, przełączać utwory, a także przyjmować i kończyć rozmowy. Czy to mało? To po prostu gradacja możliwości danego modelu, a jeśli przesiadasz się z modelu 2, to musisz zadowolić się albo sterowaniem dźwiękiem z poziomu telefonu, albo z wykorzystaniem Siri, ja tak robiłem za dawnych czasów z dwójkami, lub jeśli masz Apple Watcha, głośność możesz regulować właśnie na nim. O czasie pracy nie będę się tu rozwodził, bo po prostu trzymają dobry rynkowy poziom i tu, czy wybierzecie te słuchawki, czy jakikolwiek inny model szeroko pojętej konkurencji, to wiele, jeśli cokolwiek, nie zyskacie. Natomiast w kwestii samego etui, które w przypadku mojej sztuki można ładować również bezprzewodowo, chcę dodać, że tak jak w przypadku AirPodsów Pro, tak i tu mam permanentnie problem z poprawnym umieszczeniem słuchawek z powrotem w pokrowcu, jeśli akurat robię to w pośpiechu. Jakoś mam wrażenie, że pod tym względem z najtańszymi słuchawkami od Apple nigdy nie miałem z tym problemu. Od razu było widać, która słuchawka pasuje do którego otworu, natomiast w przypadku trójek oraz Pro dwójek, które mam od prawie roku, dalej się mylę. Ich profil w stosunku do otworów w etui jest taki, wydaje mi się, mniej sugestywny. To niby szczegół, ale znam osobę, której z tego powodu dość regularnie w pośpiechu gdzieś te słuchawki potrafią upadać na ziemię. Powoli kończąc, trzeba poruszyć ostatnią i chyba najbardziej problematyczną kwestię, jeśli chodzi o te słuchawki. To ich cena. Uważam, że nadszedł już czas, żeby pozwolić oryginalnym AirPodsom odejść na zasłużoną emeryturę, a cena modelu z numerem 3 powinna zostać obniżona. I myślę, że okolice 700 zł byłyby chyba uczciwą ceną, dzięki której łatwiej byłoby uzasadnić różnice dzielące ten model od modelu Pro, bo naprawdę, tak szczerze, nie żałuję, że dopłaciłem te 200 zł i kupiłem model wyższy. Akurat trafiłem wtedy na promocję, która całkowicie przechyliła szale na jego korzyść. Natomiast czy gdyby trójki kosztowały wspomniane 700 zł, to zdecydowałbym się na tę dopłatę? Myślę, że prawdopodobnie nie. Dlatego wycena pozostaje największym problemem tych słuchawek. Jeśli ktoś chce wytykać Apple skąpstwo i jednocześnie chciwość, to chyba na tę chwilę oba modele AirPodsów, zarówno dwójki, jak i trójki, są jednym z lepszych przykładów. Najtańsze obecnie słuchawki od Apple już absolutnie niczym się nie bronią, poza tym, że są najtańsze. I tyle. Ale to już za mało. W dalszym ciągu ciężko nazwać się słuchawkami tanimi, a ewentualnie jeszcze jeden plus, jaki w nich znajduję, to możliwość poznania dzięki nim płynnego przełączania się między urządzeniami z jabłkiem na plecach. I w sumie to koniec. Niemniej w obecnych czasach i po tym, co potrafi dźwiękowo model 3, to po prostu już nie wypada oferować takiego produktu klientom. Dlatego pod tym filmem, w komentarzach, zbieram Wasze podpisy do petycji, aktualizacji ceny modelu 3
przy jednoczesnym wycofaniu tych najstarszych. Liczę na Was. O komentarze mi chodzi oczywiście. A teraz dobiliśmy do portu. Schodzimy na ląd, a kapitanowi tego rejsu nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć: widzimy się już niedługo. Czołem!